Dzień dobry, witam serdecznie. Jest sobota, 19 sierpnia, dwa dni do wielkiego zaćmienia słońca. Wielkie, totalne zaćmienie na terenie Stanów Zjednoczonych i wielka ściema. Nikt nie wie, dlaczego NASA kłamie. A że kłamie, to nie budzi żadnych wątpliwości. Jak to jest, że cała masa wariatów, cała masa oszołomów, paskudne słowo, nie lubię go, ale cała masa oszołomów, cała masa porąbańców na całym świecie ciągle krytykuje NASA, ciągle podważa wiarygodność NASA. Czy to prawda, czy nieprawda? Myślcie sobie, jak tam chcecie. Posłużę się cytatem, a ja przecież wam powiadam, krasnoludki są na świecie. Zdecydowanie NASA jest oszukańczą instytucją. Spójrzmy na zaćmienie Słońca, które ma nas nawiedzić niebawem, za dwa dni. Wielkie zaćmienie, które nie zdarza się, takie zaćmienie nie zdarza się często, ponieważ będzie widoczne w poprzek całych Stanów Zjednoczonych przez 90 parę minut. Czyli, że Słońce i Księżyc będą przesuwały się z tą samą prędkością, gdzie Słońce będzie zasłonięte przez Księżyc. No fajnie, dlaczego nie? W końcu mamy układ solarny, układ słoneczny, heliocentryczny, Ziemia krąży wokół Słońca, Ziemia wiruje wokół własnej osi, wokół Ziemi wiruje. Trudno powiedzieć, czy wiruje. Obiega Ziemię Księżyc po swojej orbicie i jeszcze w dodatku kręci się wokół swojej własnej osi odrobinkę. Tak się kręci, że tego obrotu w ogóle nie widać. Aczkolwiek obraca się wokół własnej osi, bo ja próbowałem to długo, długie lata, zastanawiałem się, jak to jest, że on się niby wiruje, a jednak ciągle widać to samo. Teoretycznie jest to ruch wirowy. Jest to taki ruch, który można by było na diagramie sobie rozrysować, ale nieważne, nie o tym mowa. Natomiast dlaczego śmiem twierdzić, i nie tylko ja, że to zaćmienie Słońca jest fałszywe? Niektórzy mówią, że to jest fejkowe zaćmienie Słońca i to takie paskudne słowo, kolejne fake. Ale jest to zaćmienie Słońca od początku do końca nie trzyma się kupy. Spójrzmy sobie na kierunek, w jakim będzie przesuwał się po powierzchni Ziemi cień rzucany przez Księżyc. Skoro Słońce jest zaćmione, to Księżyc rzuca cień. Ten cień będzie się przesuwał w niewłaściwą stronę. Będzie się przesuwał z zachodu na wschód, czyli tak, w tym samym kierunku, w jakim obraca się Ziemia wokół swojej osi. Ja mówię, obraca się Ziemia wokół swojej osi, ale proszę popatrzeć na to z pewnym dystansem, ponieważ ja w to nie wierzę osobiście, ale to jest materiał na następny film. To znaczy, przyjmijmy, że Ziemia obraca się z zachodu na wschód. Co więcej, Księżyc obiega Ziemię też w kierunku z zachodu na wschód. Słońce stoi w miejscu. Proszę sobie wyobrazić, że Słońce stoi w miejscu. I teraz, jeżeli złożymy te trzy fakty do kupy, to jest tak, Słońce stoi w miejscu, Ziemia obraca się z zachodu na wschód, więc mamy dzień i noc. Słońce wstaje na wschodzie, gaśnie na zachodzie, a między tym krąży sobie Księżyc. I teraz Księżyc będzie rzucał cień. Ten cień będzie się przesuwał również z zachodu na wschód i to dosyć szybko, bo całe Stany Zjednoczone z prędkością, że tak powiem, 97 minut zajmie cieniowi Księżyca przewędrowanie nad Stanami Zjednoczonymi. Wyobraźmy sobie taką sytuację,
że jedzie sobie karuzela, o, karuzela. I teraz tak, stoi sobie reflektor na zewnątrz karuzeli, w miejscu, tak jak nasze Słońce, przy barierce otaczającej karuzelę, stoi sobie starszy pan w meloniku z laseczką i patrzy na kręcącą się karuzelę. Karuzela się kręci z dużą prędkością, oj, z dużą. I ten pan, oświetlony od tyłu reflektorem, rzuca na karuzelę cień. W którą stronę po karuzeli będzie się ten... A, załóżmy jeszcze, że karuzela się obraca w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Tak jak przyjmuje się, że Ziemia obraca się z zachodu na wschód. W którą stronę będzie przesuwał się po karuzeli ten cień? Wyobraźmy sobie, że ten pan zamiast laseczki ma pędzel, na którym ma, który jest mokry od farby, i on ten pędzel wystawia tak, że ten pędzel muska sobie karuzelę. W którą stronę będzie się przesuwał i ma i rysował, że tak powiem, szlaczek? Będzie się rysował, zaczynał się z prawej strony i tak jak pod pędzlem karuzela będzie się przesuwać, on będzie wędrował w lewą stronę, czyli mając tego starszego pana, jego cień czy ślad pędzla będzie się przesuwał ze wschodu na zachód i karuzela po pełnym obrocie zostanie obmazana dookoła, albo cień przewędruje dookoła karuzeli. Czyli, że coś jest nie tak. Załóżmy jednak, że puścimy tego pana w ruch spacerowy. Skoro księżyc według przedostatnich, nie według ostatnich, ale przedostatnich informacji, skoro księżyc obiega Ziemię z prędkością 28 dni na pełen obrót, na pełen obieg, no to ten pan będzie sobie szedł spacerem zgodnie z ruchem kręcenia się karuzeli. Ale spacerem, ponieważ 28 dni powinno mu zająć obejście całości. I dalej niech trzyma ten pędzel. Czy idąc spacerem wokół wirującej karuzeli coś to zmieni? Owszem, być może odrobinę, tak. Natomiast cały czas jeszcze cień, czyli ten ślad pędzla, będzie wędrował po karuzeli ze wschodu na zachód. Czyli ciągle nie tak, jak pokazują nam animacje NASA, że z zachodu na wschód. I co się stało? Ostatnio naukowcy, nie naukowcy, ostatnio dziennikarze z Washington Post zaczęli się zastanawiać nad tym kierunkiem, zaczęli próbować samemu. Jest filmik, nawet można poszukać pod Washington Post, albo no, chyba pod Washington Post. Zaczęli się zastanawiać, szydzić troszeczkę z tematu i w końcu zasięgnęli opinii pana astrofizyka solarnego, czy astroobserwatora solarnego, przepraszam, zapomniałem tytułu, bo jak go zobaczyłem, to mi się zresetowało wszystko. Jak to jest i dlaczego to tak jest, że z zachodu na wschód jednak będzie się przesuwał cień. I pan astrofizyk, pracownik etatowy NASA, wyglądający, nie powiem jak kto, ale miał piękny kolczyk w uchu i usta takie, jeszcze nie wróciły do pierwotnego kształtu po tym, co trzymał w ustach. W każdym bądź razie pan astrofizyk stwierdził, że księżyc obiega Ziemię 2,5 raza na dobę. No mną to wstrząsnęło. 2,5 raza na dobę? To są jakieś jaja. Ale NASA oficjalnie stwierdziło, że Księżyc obiega Ziemię z prędkością 2,5 raza na dobę i dlatego ruch, mimo tego, że Ziemia kręci się z zachodu na wschód, to prędkość Księżyca wokół... Ale nie mogę się powstrzymać, bo to jest po prostu przezabawne naginanie faktów. Prędkość Księżyca z zachodu na wschód jest 2,5-krotnie większa niż prędkość Ziemi z zachodu na wschód i dlatego cień będzie się przesuwał w stronę, w tą, którą się przesuwa na symulacjach. Po prostu ja rozumiem, że żyjemy w świecie
zdegenerowanych umysłów. Wszyscy patrzą się w komórki, wszyscy zajmują się pierdołami, nikt nie patrzy w niebo, nikt nie analizuje informacji, które dostaje. I wszystko, całą, każdą ciemnotę można ludowi wcisnąć. Ja zastanawiam się, to znaczy ja zastanawiam się, ja wiem, od którego momentu ci wszyscy wielcy tego świata przekonali się, że można wcisnąć ludowi wszystko. To też jest na oddzielny film temat, natomiast powiem wam, w momencie, kiedy ludzie łyknęli, że przełom roku 1999 i 2000, czyli że rok 2000 jest pierwszym rokiem nowego tysiąclecia. I ludzie kupili tą bzdurę, to był prawdopodobnie test. Ludzie kupili to, że 2000 rok jest pierwszym rokiem nowego tysiąclecia i od tamtej pory można ludowi wcisnąć wszystko. Ten filmik się już robi, zbliża mi ku końcowi. Będę musiał chyba rozpocząć następny, bo jeszcze tematów dotyczących tego zaćmienia jest cała masa, szczególnie tematów potwierdzających, że to wszystko jest fake, że to wszystko jest ściema totalna i że to wcale nie chodzi o zaćmienie słońca. No dobra, no to w takim razie zabieram się za kolejny filmik i zapraszam. Trzymajcie się czołem.